Cześć wam, jestem w lesie, tu u siebie, gdzie byłem już kilkanaście, kilkadziesiąt razy, może nie wiem. Taki wyskok, niedziela, południe, mniej więcej tak. No, trochę zielono się robi, widać, trawa zaczyna rosnąć pomału. I jakieś znalezisko, trochę śmieci, tu jest śmieci pełno, gwoździe, nie gwoździe, folie jakieś inne, naprawdę tu ten las był nieźle użytkowany przez te i za komuny, i teraz, cały czas. Tam są zresztą, o, tam jak będziecie widać, tam są miejsca na ogniska, to wiecie jak to wygląda. Jest chyba pruski guzik, jak się nie mylę, ale jeszcze gwoźdź przy tym. Gwoździe też tu wychodzą, co chwila. Chodzę na, tak, pruski guzik. Proszę, z koroną, uszko zachowane, ej, gdzieś ty. Tutaj wleciałeś, płytko 500 metrów pod ziemią, więcej nie. Tak to było. Gwoździe też zabieram, oczywiście, to co wykopię. Biorę, chodzę, jak wiecie, X-Terra Pro. Wziąłem drugi program, Park, 15 kHz, ustawienia, tam było, dyskryminacja była do zera, ja wziąłem sobie jeszcze minus 4, więcej nie chcę i, no co wam tu będę pokazywał. Ręcznie dostrajałem do gruntu, wybrało, aha, dwójka to jest reaktywacja, no, tak to wygląda. Co to jest, aha, 15 grunt, bo ja ręcznie dostrajam, czułość 23 z 25, threshold wziąłem sobie z 4 na 5, żeby ciutkę słyszeć w słuchawkach, bo to jest jednak fajne, to jest sygnał wiodący, taki właśnie w X-Terrach był. I jak jest, jak ten sygnał przerywa, to znaczy, że jest coś głęboko, głębiej, no, gdzie już wykrywacz mało co tam łapie. Multitony, no, do minus 4 jest, no tak to wygląda. Tu było ustawienie, na tym programie jest, jest na 3 automatycznie, a ja zmniejszyłem na 2. To z pośrodku, bo macie 1, 1, 2, 3, chodzę na dwójce. Na 3 to jest najprędzej, dwójka to jest taka pośrednia, o, tak to wygląda. No, o, właśnie chciałem powiedzieć, że Oskar miał przyjść. Bo do niego napisałem, że idę sobie na chwilę. No i jest, bo on nie przeżyje, jak on nie przyjdzie. No. I przywitaj się z widzami. Hej. Co widzowie? No, ja już guzik znalazłem pruski na razie. I pełno śmieci. O, znaczy śmieci tu jest dużo takich małych, gwoździ różnych innych. Nie? No. Tu jest, wiesz, teren jest tak zaśmiecony, kosmiczny. My tutaj jakieś pogawędki małe robimy. Muszę szpadel odrzucić. Miałem taki fajny sygnał, równy. 67, chciałbym wam go tutaj pokazać, bo sam nie wiem co to jest. Płyciutko też, tam 500 metrów. Czy ileś? Zaraz zobaczymy. Włączony pimponter, włączony. Gdzieś tutaj. Pokazuję, a nie tam Zielska pokazuje. O, jest, jest coś. Jest coś, ale to nie, to będzie chyba coś od plandeki. Tak, od plandeki. Tak. No, ale widzicie, równy sygnał, równiutki. No, jak już zauważyłem, na monetę czy coś okrągłego takiego, to on jednak się trzyma tak w granicach, przeskakuje o 2-3 maksymalnie. Tak jak w ziemi, jak się chodzi. No. Po wykopaniu to wiadomo, że to jest równiej. No ale jak widać, zobaczcie. O, Oskar zaczął. Dostał. Od kogo ty dostałeś te 20 zł z tym? Z wieżowcami? Od szwagra. Od szwagra, takie nówka. Mówi, takiego nie ma chyba. Jeszcze ten pas z ZHP. A pas dostał z ZHP. Znalazłeś na strychu, tak? No. Na strychu. Fajne, pamiętam. A teraz taki sygnał. O. Było coś tam 67,9 tak w ziemi. A ja wam źle powiedziałem, bo tak. Teraz tak. Czułość, jak chodziłem, czułość wykrywacza chodziłem na 22. Teraz wziąłem przez chwilę 23. A tu jak się jedzie, o, to co jest. Gdzie to jest? O. Nie, to co jest, to jest głośność wykrywacza. Głośność wykrywacza jest też do 25. O, maksymalnie. A ja mówię, że to jest czułość. Nie, źle wam powiedziałem. Czułość się ustawia po prostu, nie musisz wchodzić w menu, tylko albo zmniejszasz, albo zwiększasz od razu sobie na plusie i minusie. No, tak to wychodzi. To wam źle powiedziałem. A, ten. A tutaj jest chyba jakieś grosze, chyba międzywojenne, czy to jest. Znaczy, grosze. Z PRL-u, chyba 49. Tak obstawiam. 2 grosze chyba, tak? Nie, 5 groszy. Te malutkie takie, wiecie.
5 groszy, aluminiowe. 49. Nie 49. To jest późniejszy, 60 chyba, tak? Zobaczycie, 60. Sorry, że to tak nagrywa, ale wiecie jak to. To jest telefon na takim monopadzie takim. O, ja mam Motorola. Myślę, że za jakiś czas zmienię. Chyba na jakiś Samsunga. No tak, pozdrawiam 60, jak ktoś ogląda, a to nie wiem, bo tak mało ludzi ogląda starszych już te nasze śmieszne wykopki. No tam coś Oskar mówił, że dwa razy znalazł po 10 groszy chyba. To jest z PRL-u. Nie wiem, gdzie on tam się zabunkrował. Gdzieś on tam zanikł. Zginął. A tu jest to, tu jest. Za drzewem. I co? Jest coś? Specjal. No na takiej już współcześnie wychodzonej drodze, jak widać, taki sygnał. To był taki 46-47 i to jest nasza kasa. Nasza kasa. Jest nasza? Współczesna? Tak. Nawet nie wiem, wiecie jeszcze jak one... A nie! 2 złote z PRL-u. Kurde, 2 złote z PRL-u. Myślałem, że nasze 5 groszy. Nie wiem jak to pokazuje, bo w ogóle tego nie sprawdzałem. Zresztą po co? 80 rok. O, mojej żony rocznik. Pozdrawiam Iwonkę. 80 rok. Tam idziemy w tamtą stronę gdzieś tu. Taki sam sygnał. Jeszcze jedna. Jedna przy drugiej. Komuś się kiedyś z rajtu wsypnęło. 4 złote. jakiś dzieciak to płakał. Kurde, zgubił na jakiś... To jest 79, tak? Tak, 79. To też pozdrawiamy. 79 rok. No, tak to wygląda. Idziemy dalej. Coś tak... Ma dzisiaj padać, ale nie wiem, albo już nie ma padać, ale coś się tak przymierza. No i dwójeczki się sypały. To jest naprawdę fajny metal. One mają dobry sygnał. Kurczę, już widziałem, wiecie, tak mi mignęło, już widziałem jakąś odznakę. A to jest chyba tarcza od zegarka, czy co? Tu widać taki, nie wiem jak to, o, zobaczcie. Nie, chyba się mylę. To chyba nie jest od zegarka, ona jest za gruba. Nie, to musi być coś innego. Ale nie wiem co. Chyba miedziane, chyba, albo mosiężne. Mosiężne, pewnie. A już widziałem odznakę w oczach wyobraźni. Jak? Idzie? Idzie dobrze. Idzie dobrze. Naprawdę głęboko, wiecie? Dość sporo. Jest około 30 parę centymetrów, ale zobaczcie. Kurczę, ale tego ja raczej nie połamałem. Sorry, że tak wstaję, ale tego raczej ja nie połamałem. To widzę, tak lekko chyba musiałem to zahaczyć tutaj, ale... To, co to mogło być? Krowa jakaś, jeleń? Albo coś, nie wiem. Nie, krowa nie, bo tu chyba nie ma tych wymiot. Ole, to duże jest dosyć, naprawdę. Ciężkie, złowie. Jak to wygląda? O, widzicie takiego. Jakiś jeleń pewnie. Albo jakaś sarna, czy coś. Kurde. Zobaczę, czy może jeszcze coś leży, ale raczej chyba nie. Bo to już jest dawniej ułamane. Widać. No i Tereskę złapał pierwszy deszczyk. Taki lekki. Tu coś wyniuchała, taki sygnałek, ale tu widzę, to jest jajowate. I to będzie chyba jakiś medalik urwany. Aluminiowy pewnie, tak. No, uszko urwane pewnie. Trzeba wstać, bo się kolana moczą od tych mokrych liści. Tak, Maryja tutaj widzimy. O, medalik. Nie szkaplerz, tylko medalik. Dużo ludzi mówi, że o, szkaplerz. To nie jest szkaplerz. Medalik. Szkaplerz to szkaplerz. Jak jest na nim napisane zresztą szkaplerz. No, ładny medalik. Tam nie będę tego drapał. Aluminiowy, leciutki. Mam taki pojemniczek w kuchni, to zbieram te medaliki różne, znalezione przez lata. Przed chwilą wyskoczyło coś tak malutkiego. Nie mogę tego normalnie namierzyć. Ale teraz, zobaczcie, kopnęłem i jak to wyskoczyło od razu. Tu taki płyciutko, 5 cm, może nawet nie. Zobaczcie, i coś takiego wyleciało. I tak widać, jakby coś na tym było.
tak, takie lekkie jakieś te zarysy, coś namalowane czy co? Taka broszka chyba jakaś. O, taka za... A, to może od jakichś ubrań. To może być od ubrań. Takich współczesnych bardziej. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Coś tu jakby się rysuje, ale chyba już mu... to moja wyobraźnia działa. Raczej nic nie widać. Ale jaj. Fajnie wygląda. Ale jaki współczesny. Gdzie tutaj? My jesteśmy już przy drodze. Nie wiem, zastanawiamy się gdzie iść. Oskar by chciał iść na tamte miejsce, te swoje. Gdzie feningi wyskakiwały i ten, ale ja nie. Zobaczymy. Teraz sygnał. Taki 78-79 był. Dobra, odłożę sprzęt. Zaraz zobaczymy doły, taki oś 10 cm. Widać, bo tak jak Adi mówi, Magda pilnowała. Gdzie to tutaj, gdzie się to tutaj widziałem? Aha, jest tutaj. Zobaczcie, co to będzie? 2 zł. Tak? Nie. A nie, myślałem, że 2 zł, a to jest medalik aluminiowy. Myślałem, że 2 zł jest. No ale widzicie jak to. Tu jeszcze zostało kawałek. Nie wiem, nie będę tego ścierał, bo to no to nie widać. Taki porośnięty. Kurczę, ładnie. Takie widoki. Oskar trafił, sreberko. Pokaż. No proszę, Silber Groszen. Mogę zobaczyć, tak? Silber Groszen? Chyba. Wilhelm III. Czekajcie, ja nie chcę tego komu drapać. Nie, to nie jest Silber Groszen chyba. A, kaczucha ta. No, 3 grosze. Tak, 1801. Pierwszy. 1801, to pięknie, kurde. Gratuluję. No widzisz, mówiłem, że to zobacz. Tyle razy chodzone tutaj zawsze, a jeszcze coś wyskakuje, nie? Super, nie? Kurde, pięknie, panie. I dzień dzisiaj zrobiony masz, nie? No jak, zobaczcie, jak on ma fajny pas. Kurde, pas ma jak, nie wiem, należisto. Nie, od siostry, o tym mówisz. No. No a ja tu też ile razy chodziłem i zobacz, zawsze coś. Ja myślałem, żeby iść na drugą stronę, w te płaskie tam, albo iść na tą drogę tam, nie wiem. Albo tu chodzić, o może tam dalej za tym laskiem. Tam wiesz, gdzie leży to drzewo, nie? Co? No, tam? Można tam iść, no. Obojętnie, zresztą idziemy w tym kierunku. Tak. Jeszcze trochę, no z godzinę może jeszcze i wtedy ja spadam. Teraz taka malutka łyska. To nie jest od kapeszki. Ciężko. Są bardzo małe litery i cyfry. Wiecie, bardzo ciężko. Widzę tu coś K, ale nie, ja tego nie rozczytam. One są bardzo cieniutkie, te napisy. O, jakaś krótka. Dzięki. Coś wykopałem, zaraz zobaczymy. Namęczyłem się między tymi, zobaczcie. Chyba będzie srebro. Chyba będzie srebro, 67. Ładny sygnał. A nie, jo, srebro, jo, z PRL-u chyba. To jest srebro PRL-u, tak głęboko, 10 groszy. Naprawdę się namęczyłem. Nie chcę wyostrzyć. Chyba ze 30 cm. Między takimi małymi korzeniami, takimi wiecie, poprzeplatanymi. Który rocznik? 7-3 chyba, jak się nie mylę. Pozdrawiamy, jak ktoś tam ogląda. No, tu się pytają nas, chodzą sobie na spacery, zaczęło padać. Oczywiście, no temu wykrywaczowi to nie straszne. Nie ładowałem go jeszcze od nowości i jedna kreska już jest. No czyli go trzeba czas naładować dzisiaj. Tak to wygląda. 10 jest. Srebro PRL. Co on tak nie zamula? Coś ten telefon dzisiaj zamula. I jak? Popadał, ale coś dzisiaj nie masz dnia takiego. Nie chce ci się chodzić chyba, co? Dzisiaj aż tak już nie. Ale serberko jest przytulone. A ja zobaczcie. Nakopałem się przy tym 10 groszy, a teraz następny. Jakiś stary polmos, taki wiecie, ten zrywany, taki 50 lata jeszcze. I wróciła klątwa tubki. Mleko zagęszczone. Jechana. A ja myślałem, że to już Oskar przejął. Te tubki, a to jednak nie.
Grodek. Grodek, 25, 35, coś tam. Grodek, to nie wiem, czy to od prądu, od jakiegoś słupa, czy coś jakoś ciężkie, nie? No. Ołowiane, czy? Kurde, jeszcze gardło mi gryzie. No dobra, my zaraz kończymy, nie? Czy nie? Jo. Ja mam na rozładowaniu wykrywacz, a nie, no to możesz sobie chodzić, śmiało, nie? No. Ludzi łazi pełno. Pytali się ciebie coś? Jo. Co? To znalazłeś? No, jo. Mnie tak samo. Co idzie znaleźć? I w ogóle jedna pani się pytała. Z czym chodzą, wiadomo, spacery. Dobra, lecimy dalej. Ty mówisz, że znalazłeś ten guzik, tak? Tak. Z orłem? A ja tak samo. A ja myślałem, że to, ja mówię, o, chyba kolejny polmus będzie. A to zobaczcie, tak kopnęłem drugą łopatę i wyleciał. Wyleciał, ale to z daleka widać Ludowe Wojsko Polskie. I tak? Chyba urwany ten? Urwany. O, to żołnierz tutaj ostro działa, widzę też. Tak jak poprzednim razem. Tomasz? Co to jest? Z orłem, gdzie ty widzisz orła? Tu. O kurczę, pokaż. Ale jaja. Naprawdę orzeł widać, ale on taki jest spaszczony chyba, co? Rozjechany może przez pociąg. Ale tu pociągu nie ma. Nie, no jest naprawdę coś. Ale to jest chyba samróbka jakaś. Może z innego guzika kiedyś ktoś sobie zrobił, wiesz, nie? Po wojnie albo coś. Wiesz, jak to nie było niczego, to ludzie wykorzystywali różne rzeczy, ale naprawdę super. Pięknie. I to jest z koroną. Ja myślę. Tak. Obstawiam, że to będzie z koroną. Ktoś sobie zrobił zwykły guzik z takiego wojskowego. Ale super. Tak bynajmniej, tak mi się wydaje, ale czy dobrze mówię, to nie wiem. Może ktoś będzie wiedział. Super, panie, kurczę, gratulacje, naprawdę. Piękny dzień. Ja już tutaj mam tak, oczywiście jedną kreskę, ale działa jeszcze. Co tu mówisz? Ma, tak, to jest ze starego, normalnie wzór tam jakiś, nie wiem, 29, czy któryś tam, to tam były te wzory. A 19 raczej nie, to późniejszy. No i normalnie zrobiony guzik. Tak. Dwie dziurki widzisz, ktoś sobie, albo nie, że to może po prostu urwane jest, ale czemu jest taki płaski? Może ktoś, kurde, se jaja zrobił. Wleciał jakiś guziczek. Aha, mały, wojskowy. No proszę, łóżko urwane pewnie, tak? Tak. Czyli działał ostro, widzę. Koszule rwały i te wszystkie mankiery. Tak. No. Ludowe Wojsko Polskie, tak? No. No dobra. No, marchewa świeci. Ładnie. Dobry był ten, nie? To jest pimponta. Tak. No. Też bym w sumie, jakby mi już ten mój wysiadł, bo wiecie, ja mam tego starego. Ja mam tego pierwsza wersja. Chyba to jest, jak się nie mylę. To sobie chyba też marchewę kupię. Kiedyś. A przy samej rzece, redzie. Co? Aha, odbłyski. Od obrotówki. Tak. No ale zawsze tam do wstawienia można by było użyć. No. Komuś tam wyleciało. Pogoda dzisiaj taka, nie wiem, dziwna trochę. Pada, przestaje, za chwilę znowu. I tak to leci. Idziemy na podsumowanie. Takie podsumowanie, zobaczcie. Dwa medaliki. Pepeszka. O, coś tam zleciało. Dwie krótkie. Guzik pruski. Komuś dzisiaj fan dnia chyba w sumie. Takie puszki, śmieci, mosiąc, tubka i kapsle, aha, i jeszcze ta łania, czy coś tam, nie wiem, jeleń. Proszę, o, 20 zł masz, panie. To jest fan dnia dzisiaj, nie? No, to dzisiaj. 3 grosze, 3 krajcary, można powiedzieć, tak, kaczuszka, jak to się mówi. 1801 rok, to jest Fryderyk Wilhelm III Borusus Rex, czyli Rex to król, inaczej. Polmosy masz też zacne, widzę. O, Gdańskie, nieistniejące już piwo. Trzeba zbierać kapsle, bo można się wymienić kiedyś na coś. Ej, to kochany, no, też ta do śmieci, to wszystko oczywiście do śmieci. Ale to ja zabiorę do piwnicy, to gdzieś tam stawię, jeszcze się piach sypie. O, kulawa krowa spadła, czy tam jakaś ta. No i widzicie, tak to wygląda. Trochę bardzo fajnie. Naprostuję. Super. No to trzymajcie się do następnego odcinka. Hej. A.